Tak, to ogólnie jeśli chodzi o to, co bym chciała zmienić, to bardzo mi się podobają takie kwadratowe twarze, kwadratowe żuchwy u aktorek, modelek, u wszystkich koleżanek, które to mają, więc od wielu lat już myślę o tym, że chciałabym mieć taką kwadratową twarz, a jej nie mam, bo ilekroć robię na przykład jakieś zdjęcia, gdzie jest pełne słońce, czyli zero cienia, to po prostu twarz mi się scala z szyją i totalnie mi się to nie podoba, bo jednak fajne jest, jak jest takie delikatnie zarysowane. I tutaj mi się też nie podoba, że z jednej strony nie mam takiej kreski, a tutaj mam, nie wiem, czy tutaj teraz tak widać. I też nie wiem właśnie, z czego to wynika. Tak naprawdę wydaje mi się, że jak weźmiesz lusterko, to mi będzie łatwiej ci wytłumaczyć pewne rzeczy. Faktycznie masz dosyć wypłaszczoną tą część i pewnie, tak jak sama powiedziałaś, większość modelek chciałabyś mieć troszkę podniesioną tą część. I zobacz, co się dzieje, jak się uśmiechasz. Tutaj ci się kończy ten pucyk, na który czekasz, a tu już nie masz takiej eski. Tak. Piękny kopoliczek to jest taka trochę fala, taka eska. I drugi problem jest w tym miejscu, że faktycznie zlewa ci się ten kąt razem z razem z szyją, przez to nie widać tego uwypuklenia. To, co chciałam ci zaproponować, to w tym miejscu podciągnięcie tej żuchwy. Dodanie odrobiny też w brody, ale absolutnie nie ciągnięcie jej zbyt mocno do przodu, tylko takie wysunięcie, żeby tu było idealnie w tym miejscu. Widzisz, to jest dosłownie kilka milimetrów brakuje. Wtedy damy ładną, prostą linię żuchwy i zacznie ci się ona nieco odcinać od szyi. To super. W tym miejscu damy dosłownie takie ciągnięcie, taki top model look, czyli krótko, ale wcięcie. To będzie szło wzdłuż tutaj brzegu kości jarzmowej i w tym miejscu dosłownie, żeby pociągnąć brodę. Nie dodamy ci w tym miejscu objętości, bo już masz, ale dzięki temu, że pociągniemy do tyłu, znika ci ta zmarszczka. No właśnie, widzisz? To super, no. Czyli wszystko od razu wszystko mi... wszystko winą jest tutaj i dlatego profilaktycznie, bo jesteś bardzo młoda, zrobimy zabieg, który jakby uchroni cię przed tą grawitacją, żeby ta szyja tutaj nie miała takiej zwisu. Super. Nie chcę ci też absolutnie tutaj dawać i pchać się, bo nie chciałabym, żeby jeszcze zwiększać objętość tej części twarzy. Widzisz to? Tak. Masz bardzo ładne swoje wydatne usta. Kwestia jeszcze najwyżej ich odświeżenia, nawilżenia i popracowania tutaj trochę nad modelowaniem twarzy. Spoko. Ale też bardzo delikatnie, żeby nie zmienić ci rysów, żebyś po prostu nie czuła się inną. Więc myślę, że tak naprawdę to będą około 0,5 ml na stronę, jeżeli chodzi o okolice policzka, pójdzie nam 1 ml i po 1 ml na stronę tutaj w dolną część, czyli łącznie zużyjemy 3 ml kwasu hialuronowego. Minęły jakieś 2 tygodnie, odkąd wyszłam z salonu, gdzie miałam robioną wolumetrię twarzy i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Żuchwa jest bardzo ładnie podkreślona, ale przy tym wszystko wygląda naturalnie i myślę, że na pewno będę powtarzać ten zabieg. Po prostu mi się bardzo on podoba i jestem bardzo po prostu zadowolona. A teraz to już w ogóle jest chyba najlepszy efekt, bo cała opuchlizna zeszła i teraz po prostu jest pięknie.